piosenką skomponowaną dla dzieci przez naszego znakomitego gościa, pana Witolda Witosławskiego. Witamy wszystkich naszych przyjaciół, gości, rodziców, profesorów i wszystkich tych, którzy 20 lat temu występowali w tej sali. Jest to mini jubileusz. A więc Latająca Akademia w 73 roku już stawiała tu pierwsze kroki. Nie pierwsze, bo już miała tradycję dziesięcioletnią. A więc witamy przede wszystkim moich byłych uczniów. Chciałabym, żeby rękę do góry podnieśli. Kto jest z tamtej ekipy? No. Jest, są gdzieś tam. Witamy. Chodźcie, ekipa 73. Tak. A przede wszystkim gorąco witam naszych znakomitych gości, którym ten koncert jest dedykowany. Jak Państwo wiecie, w Sztokholmie największą nagrodę, tak zwany muzyczny Nobel, który jest podobno teraz inaczej nazywany, a mianowicie Polar Prize Music, otrzymał pan Witold Witosławski za całą kształt swoich kompozycji, za to, że ukochał tak nasz kraj i w nim pozostał. I pierwsze jego kompozycje, 45 rok, dzisiaj będziemy wykonywać. Te pieśni ludowe, które dzisiaj w tej strasznej kakofonii dźwięków właściwie zaczynają być zapomniane. My musimy ocalić tą naszą polską kulturę. A więc, welcome everybody to our annual concert. I think that you enjoy the modern music the 20th century. Chciałabym jeszcze raz powitać moich uczniów i pochwaćcie się, kto 20 lat temu występował. No, wstańcie, śmiało, proszę bardzo, Ewa. Proszę bardzo. Kto jeszcze? Prosimy. Kto występował 20 lat temu? No, jest tylko Ewa? Nie do wiary. Ale twoja córka. Tak, jest Joanna Onoszko, która występowała. I jeszcze jest rodzina Kamasów, państwa Wrońskich. Czy jest? Nie wiem. Będziemy potem witać przy szampanie. W każdym razie serdecznie cię witam, Ewo. I poszukaj swoich kolegów sprzed 20 lat. Słucham? Nie widzisz nikogo. Cieszymy się, że jesteś. Chciałabym oddać głos na wstępie profesorowi Jerzemu Marchińskiemu, który razem z państwem Kamasem uświetnili z ramienia Akademii Muzycznej oraz moich dobroczyńców, państwa Kapuścińskich szczególnie. A najserdeczniej witam moją kochaną mamę, która 95 lat strawia moje pomysły. I to jest właśnie ta Akademia. Uczestniczymy dzisiaj w bardzo pięknym wydarzeniu, jakim jest powstanie Towarzystwa Przyjaciół Latającej Akademii Elżbiety Małanicz-Onoszko. Zostałem poproszony o powiedzenie kilka słów na początku tej uroczystości. Zgodziłem się z radością i wzruszeniem. Będzie to naprawdę kilka słów. Proszę Państwa, oto jak widzę Elżbietę Onoszko, jak widzę dzieło jej życia, Latającą Akademię. Jest Elżbieta Onoszko osobowością absolutnie unikatową, niezwykłą, która chyba tylko po to pojawiła się na tym najpiękniejszym ze światów, aby ofiarowywać innym piękno i poprzez muzykę czynić dobro. Nam dorosłym, ale nade wszystko tym najważniejszym, najmłodszym. Latająca Akademia, idea na wskroś oryginalna, niespotykana. Przedziwny inkubator, w którym malcy odkrywający życie znajdują nie tylko świat kolorowych nutek i zaczarowanych dźwięków, lecz również przedziwne koty, krynoliny,
ptaki i mapety. W takim klimacie ziarna piękna, rozsiane szczodrą ręką Elżbiety, mają wszelkie dane zapuszczenia korzeni, wygiełkowania i wydania owoców o trudnej do przewidzenia wartości. Proszę Państwa, latająca akademia wolna jest od gorsetu szkolnych systemów i jakże często niepotrzebnego przedwczesnego profesjonalizmu. W niej dzieci, często po raz pierwszy w ich króciutkim życiu, spotykają się z muzyką, pięknem, ze sztuką. Tu wrażliwość ich najświeższa znaczona jest piętnem wartości, które mogą zdeterminować ich całą młodą i dorosłą biografię. Wcale to nie oznacza, że koniecznie mają pójść dalej niełatwą drogą muzycznej profesji. Ale przecież nikt nie jest w stanie przewidzieć sterów, które ci malcy w przyszłości dzierżyć będą swymi rękami. Może to będą tylko stery domów rodzinnych, może stery państw, może są wśród nich przyszli nobliści i światowe autorytety moralne, którym muzyka latającej akademii odezwie się kiedyś w duszy ważnym rezonansem. Tego wszystkiego nie wiem. Wiem tylko, że uczestnicy latającej akademii otrzymują od Elżbiety wartości nieprzemijające, piękno i sztukę. Wiem również, że Elżbiety żar miłości do dzieci i niezwykły talent dotarcia do ich tajemnego świata wystarczyłby do ogrzenia nie tylko tej jednej latającej akademii. Wiem też, jak cudownie jest móc żyć pośród przyjaciół i życzliwych. Dlatego pragnąłbym ogromnie, żeby właśnie ciepłem przyjaciół latającej akademii mogła ogrzać się także jej twórczyni, wspaniała, niezwykła, niepowtarzalna Elżbieta. Jakżeż mi miło wręczyć taki sam dyplom, który 30 lat wręczaliśmy naszym podopiecznym, a mianowicie dyplom latającej Akademii Skotem. Wybitnie zasłużony. Ja nie wiem jak dziękować, myślę, że jako honorowy gość nie prosić o uczestnictwo w naszym skromnym towarzystwie latającej akademii, którego pomysłu dla pani jest profesor Martyński. Ja nie śmiałabym, ale tu wyszedł projekt. Także dziękuję jeszcze raz serdecznie Państwu za uczestnictwo. Kwiaty.